Kończąc Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, to był rok 81, należało zastanowić się, do jakiego teatru chciałoby się pójść, gdzie pracować. Początkowo moje myśli były takie, że do dzisiaj nie wiem dlaczego, że pójdę do teatru Andrzeja Szajny, do teatru Studio, gdzie teatr ten opierał się też na pewnego rodzaju ruchu, na ekspresyjności, na też oczywiście było słowo używane, ale ten teatr i w ogóle Andrzej Szajna był człowiekiem no, troszeczkę innym twórcą niż Tadeusz Kantor, czy Henryk Tomaszewski, czy Jerzy Grotowski, ale też był po tej stronie teatru ruchu. I taka była moja pierwsza myśl. Do czasu, kiedy do Łodzi przyjechał bodajże w marcu 81 roku Henryk Tomaszewski do Teatru Nowego ze spektaklem Hamlet, ironia i żałoba. Poszedłem na ten spektakl i jak to się mówi, oniemiałem, ponieważ ten spektakl na mnie tak zadziałał, takie zrobił wrażenie, tak mnie ujął, oczywiście nie chcę używać jakichś górnolotnych słów, ale tak było. I po tym spektaklu postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby do tego teatru do Wrocławia się dostać. Więc pojechałem. Portierowi powiedziałem w Teatrze Polskim już we Wrocławiu, że jestem aktorem. Wpuścił mnie, siadłem na końcu na widowni, w końcowym rzędzie i zobaczyłem, bodajże w drugim albo w trzecim rzędzie siedział pan Henryk Tomaszewski i prowadził próbę. Do końca próby były jakieś pół godziny. Ja oczywiście siedziałem cichutko w tym ostatnim rzędzie, żeby się nie zdradzić. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że nie wolno, bo wchodzi na takie próby obcemu człowiekowi. Po pół godzinie pan Henryk Tomaszewski skończył próbę. I ja tak chcąc, nie chcąc, oczywiście stres potworny, nerwy potworne. Wstałem i zacząłem iść w stronę sceny. Pan Henryk wychodził z tego drugiego rzędu i praktycznie spotkaliśmy się oko w oko na widowni. Przedstawiłem się, powiedziałem, że skończyłem Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi i nieśmiało wtedy, bo mówię, moje zdenerwowanie nie miało granic, szepnąłem, powiedziałem, że chciałbym i czy istnieje taka możliwość. Żeby podjąć pracę u pana w teatrze.